każde małe dziecko marzy o lataniu, tylko niektórzy spełniają swoje marzenia. Stanisław Wigura to polski inżynier, mechanik, konstruktor lotniczy i pilot sportowy. Razem z Stanisławem Rogalskim i Jerzym Drzewickim tworzył zespół konstrukcyjny zwany RWD. Od 1927 roku konstruktorzy projektowali kolejne samoloty. Stanisław Wigura jako mechanik razem z porucznikiem pilotem Franciszkiem Żwirką brał również udział w zawodach lotniczych. Ich największy sukces to wygranie na nowoczesnym samolocie RWD-6 Międzynarodowych Zawodów Challenge 1932 roku. Niestety, 11 września 1932 roku Franciszek Żwirko wraz ze Stanisławem Wigurą zginęli w katastrofie lotniczej w lesie pod Cierlickiem Górnym. Przyczyną wypadku było oderwanie się skrzydła samolotu RWD-6 podczas burzy.